Rozwiążemy zadanie z egzaminu 2012 ze stycznia OK Poznań. Tutaj mamy całkiem proste zadanie z zestawień 10 dziedzin, ponieważ za dwa punkty zadania to nie będę już się tu bawił w rozpisywanie tego jakoś bardzo. Kwasu etanowego dysocjacji to myślę, że każdy zna, albo go napisać. Także możemy sobie tutaj napisać tak, słaby kwas, więc strzałka w dwie strony, natomiast tam punktów jak się w jedną napisze, nikt nie odejmuje, natomiast jak źle napiszecie w dwie, to już tak. Tutaj oczywiście odsuwamy od siebie minus plus. No dobra, no to tak, no to cóż, no to możemy sobie sprawdzić, czy C0 przez K jest większe od 400. No tak sobie tam wstawimy C0, czyli 10 do minus pierwszej, no to jest ta nasza liczba. Przez, no może skopiuję, będzie trochę szybciej, więc podstawiamy sobie, prawda, no i tutaj mamy tak naprawdę 1, czyli 1 przez 1,75. No to jest 0,521, powiedzmy 4 niech będzie razy, i teraz te wykładniki potęg trzeba od siebie odjąć, czyli 10 do, i odejmujemy liczbę ujemną, czyli dodajemy, czyli do czwartej, czyli 1, 2, 3, 4, czyli wychodzi nam 5214, co jest na pewno większe od 400, więc możemy sobie zastosować uproszczone równanie Ostwalda. C0 razy alfa kwadrat, czy tam alfa kwadrat C0 jak chcecie. No i z tego policzymy sobie alfa, czyli musimy najpierw podzielić przez C0, czyli mamy K przez C0. To się równa alfa kwadrat, oczywiście można po obu stronach sobie to pisać, więc wszystko jedno. I pierwiastkujemy, tak, obie strony tego równania. Także mamy pierwiastek z K przez C0. No to mamy pierwiastek z tej naszej tutaj liczby przez 10 do minus pierwszej. No i pierwsze co odejmujemy sobie tutaj te potęgi od siebie, akurat ładnie nam tutaj się pięknie to wszystko odejmie, czyli odejmujemy minus 1, czyli dodajemy 1, czyli tak naprawdę 10 do minus czwartej. No i pierwiastkujemy sobie to 1,75. Czyli to tam wychodzi 1,3 powiedzmy 2 razy 10 i połowę tych potęg zdejmujemy minus drugiej. Ok. I my chcemy, żeby tam stopień dysocjacji wzrósł dwukrotnie. Ok. Czyli alfa końcową, chcemy mieć 2 razy alfa, czyli 2 razy to, co nam tam wyszło. Tam było 1, 3, 3, 2. Tam było 1, 3, 2 razy 10 do minus drugiej, czyli to jest 2, 6, 4 powiedzmy, razy 10 do minus drugiej. Ok, no i teraz tak, z tego samego równania mamy stałą, prawda? Alfa jest dalej mniejsza niż 5%, bo to jest 2,6%, 2,64%. Jak sobie zdejmiemy to minus 2, czyli pomnożymy razy 100 po prostu. Czyli mamy alfa końcową do kwadratu razy C0. No, może C końcowe sobie napiszmy. Czyli podstawiamy sobie znowu naszą stałą. To się równa 2, 6, 4 razy 10 do minus drugiej do kwadratu razy C końcowe. No i to C końcowe musimy oczywiście policzyć, czyli musimy to podzielić sobie tutaj przez kwadrat tej liczby, czyli podnosimy do kwadratu, Ok, to jest tam 6, 9, 7 powiedzmy, razy 10 do minus czwartej to C końcowa, czyli możemy powiedzieć, że C końcowe to, no i dzielimy sobie tak to przez to, i tak samo działanie na potęgach jak wcześniej, czyli odejmujemy liczbę ujemną.
6,97 to wychodzi 0,251 razy 10, no i teraz odejmujemy te potęgi, czyli dodajemy 4 do minus pierwszej, prawda? Czyli to jest tam jedno zero więcej po prostu tutaj wciśnięte, 2, 5, 1, wol na decymetr sześcienny. Dobra, tutaj na początku powiedziano nam, że objętość roztworu jest tyle, no to już sobie zrobimy na stężeniach po prostu tutaj, czyli liczba moli to stężenie molowe razy objętość, no i tutaj pomnożymy sobie 0,1 razy 250, no i oczywiście tutaj mamy centymetr, tutaj decymetr, czyli wynik będziemy mieli w milimolach, czyli to jest 25 milimoli mmol po wymnożeniu, prawda? No i teraz skoro tak, no to tak, stężenie nowe jest, liczba moli jest, która tam była, no to objętość końcowa roztworu, bo stężenie molowe, powiedzmy, ogólnie jest równe liczbie moli przez objętość, więc obliczając to, będziemy mieli liczbę moli przez stężenie molowe, czyli tutaj przez stężenie końcowe tak naprawdę, czyli tam było 25 było tych milimoli, 25 mmol przez, tutaj mamy w decymetrach i w molach, czyli wynik otrzymamy w centymetrach sześciennych, tu mamy mol na decymetr sześcienny, no i dzielimy sobie tam 25 przez 00251 i uzyskujemy objętość końcową 996 cm sześciennych w takim razie, no i powiedzmy, że ile trzeba dolać, no to od objętości końcowej trzeba odjąć początkową, czyli od 996 250 cm sześciennych, 250, prawda, i to jest tam, no mi wyszło 746. No ale to mówię, to jest kwestia też zaokrągleń, jeżeli tu weźmiemy sobie 2,6, to też będą inne liczby, także no mówię, to jest kwestia zaokrągleń, tutaj centymetr sześcienny, kwestia przyjętych po prostu przybliżeń. Tutaj chcieli jeszcze tam do iluś miejsc po przecinku, zdaje się, do jednego miejsca po przecinku jeszcze chcieli, no to nie zupełnie tak, czy jeszcze musimy tutaj dopisać sobie, no to to szóstka tu będzie, czyli 0,2, czyli 0. Musimy tak napisać. No, przynajmniej w przypadku tych przybliżeń, tak? Bo tutaj jakby no, w ten sposób należy postąpić. Także sposób postępowania jest dokładnie taki. Dzięki za uwagę. Dajcie suba. Cześć.